Wskazywana zmiana. Wskakujemy do innego pojedynku, bo Art miał kłopoty z internetem. Rage quit i znaki zapytania. No nie, no to nie był rage quit, tylko coś mu tam padło. Dobra, wracamy do akcji. No niestety, i znowu od dramatu do dramatu. Dzisiaj sporo takich historii jest nerwowych. Ale też ciekawiej się ogląda w sumie. W górnym lewym rogu Piotr Soul Walukiewicz walczy o wszystko. W dzisiejszych kwalifikacjach, w dolnym prawym rogu jego przeciwnik Razer Blader, z którym już dzisiaj... Nie no, kurczę, Soul przecież grał z Kasem. Coś mi się z Razer Blader machnął z Kasem. Tutaj mój błąd. Prawie że ten sam człowiek. No w każdym razie polski Terran z drużyny Iron Chain walczy w drabince przegranych o... na możliwość grania z Petit Drogo, a potem z Klemem o, no już awans na główny turniej. Jak najbardziej jest w stanie to zrobić, no ale musi świetnie sobie poradzić. Raksy ustawione, cyk, gaz jest. No trochę martwi mnie, że Soul przegrał jedną mapę, ale na Kasa też w sumie nawet pojedynek się zdarzyło. Także nieciekawie. Czy wciąż używam OBS-a? Tak, do streamowania OBS-a i będę używać nadal, bo mają wejść niedługo bardzo fajne optymalizacje i będzie można streamować w lepszej jakości na jednym PC-cie, więc super. Jeszcze tylko karta taka do mnie przyjdzie i nawet już dzisiaj podawałem dane, więc ostrze zęby niesamowicie. Może nawet za... Nie no, ona nie dojdzie w dwa dni raczej. Chociaż w sumie, kto wie... Może już byłby 20 stream z nową kartą, to może lepsza jakość by była też, no tak minimalnie, wiadomo. Chociaż StarCraft wolna gra, to znaczy wolna, nie ma dużego machania ekranem z perspektywy obserwatora, więc to aż tak może gigantycznej różnicy nie będzie, ale raczej będzie jakaś w jakości. No dobra, takie technikalia. Także tak, zwykłym, standardowym OBS-em z pluginem streamlapsowym, to, no to w sumie nie jest taki standardowy OBS chyba, ale nie używam w sumie tych dodatków obecnie. Jakoś mi nie siadły. No ale dobra, wracając do taktyk, bo o tym teraz troszeczkę powinno być. Obydwaj zawodnicy zrobili dokładnie to samo, czyli wersję bardziej agresywną otwarcia w TBT, czyli dwie rafinerie w miarę szybko, ale oczywiście tutaj jest jeden zbierający, tutaj jest dwóch zbierających, analogicznie robi przeciwnik Polaka. Tylko teraz tak, co tutaj będą grać? Heliony, Reapery, dobra, dokładnie to samo, tylko że teraz tak, Polak wyszedł swoim Reaperem na mapę, natomiast jego rywal... Aha, okej, jego rywal też wyszedł. Okej, no trochę, no cwarcił, no, ale trosze... O, chociaż... No nie wierzę. Soul znalazł 50 zł na ulicy, ja bym powiedział. Ale opluł, bo dalej zobaczył setkę chyba. Albo przestraszył się, bo z drugiej strony szedł chyba ktoś inny też, kto już wypatrzył tę 50 i nie wyglądał zbyt przychylnie. No co to miało być? Nie widział wrogiego Reapera, zauważył budującą się bazę. No w sumie dobra, no zwiat to też jest dobra rzecz, ale mógł ubić tę STV-kę. Chyba, że Polak ma takie doświadczenie, że wiesz, jakby stracił tego Reapera, no a szansa była, że byłaby, żeby go stracił, jakby tutaj przeatakował, że potem ten Reaper, a raczej jego brak, no dużo by go to kosztowało, więc uznał, że lepiej to zachować i może teraz przeatakować, no ale teraz to Razer ma w sumie taką, no... groźnawą armię, no i trzeci Reaper Polaka troszeczkę później do tej bitwy, ale bardzo ładne mikro. Pierwszy Helion szybko zniszczony, dobrze. No kochany, no lepiej być nie mogło, takie mam wrażenie, idealne mikro. O, tam, może Helion mógł przeżyć, ale i tak jest także ciężko o lepszy początek dla naszego zawodnika. No i teraz oczywiście na rampę. Jeszcze może co, nie, już chyba ciężko jakieś obrażenia znaleźć, chociaż w sumie no Reapery jeszcze trochę pochulają. No ma jeszcze chwilę czasu, więc tak, dwa FSCV-ki, dobrze. Zdominować, tak jak Kasa na pierwszej mapie w 4 minuty, to może i tutaj też będzie to wyglądać podobnie. Nie, no jest Cyklon. Cyklon już zacznie wyjaśniać, ale zobaczcie, świetnie, Polak jeszcze ubije jedną. Ajch, myślałem, że jeszcze ją dobije. Ale nie. Helion powraca do bazy. Zauważcie, że też, że Polak ma o wiele szybszą trzecią rafinerię i to ma znaczenie w sytuacji, gdy bardzo dużo gazu jest oczywiście potrzebne na Raveny. Tutaj właśnie pierwsze zostały produkowane, no i czołgi. Można podliczyć też straty, większe oczywiście u gracza niebieskiego.
Ja się tutaj nie będę pokazywać, ale jestem ubrany, tak, jestem ubrany. Dresnitur. Mój strój do komentowania solo w domu jest oczywiście. Trzecia baza zagrana. No niestety tak podobnie jak u Soula. No ale jest dobra, drobna przewaga w SCV-kach, więc myślę, że jest okej. Szkoda, że nie ma... Oj, chwila. O, Razer Blader ma tylko jednego Ravena. No to będzie mieć duże znaczenie podczas bitwy. Jak teraz, znaczy jak Polak zrobi jakiegoś dobrego... pusha, jakiś dobry atak, no to te Raveny chyba przesądzą o wyniku. Takie przynajmniej mam wrażenie. I cyk, podwójne ulepszenia. Ostro inwestuje w ekonomię, no i ulepszenia. No taką dłuższą grę ewidentnie chce sobie wypracować Soul. Dokładnie to samo robi Razer Blader. Nawet ma trochę szybsze te ulepszenia. Chociaż jeszcze gazu nie... A, teraz coś widocznie anulował i magaz, żeby rozpocząć. 1-1. Ładny skan Polaka. Zauważył trzecią bazę, więc teraz już na pewno nie panikuje. Kolejny skan zagrany, tym razem do bazy Polaka, z tego co widzę. No i ten pancerz jeszcze musi Polak zakolejkować, czy on pamięta? Czy on widział, czy on zauważył? No kurczę, tak średniawo. No dobra, trudno, okej, kolejny skan rzucony. Dobry, tutaj. Tutaj się dobrze ustawił, chociaż no, dezaktywacja, tak jest, no jakoś przeżył ten Siege Tank. Już ledwo żyje, ale żyje. O, dobrze, Siege Tank zniszczony. I ten jeszcze też! O! I się rozsypuje, tak jest. No i zaczyna się miazgowanie przeciwnika. No tutaj oczywiście te cyklony coś tam kontratakują, ale Polak już w gotowości. Liberator nadlatuje. No mam wrażenie, że jakoś tak naiwnie Razer Blader myślał, że o, nic się mu nie stanie, ale teraz autoturety, taka duża autoturetów potrzebuje polski zawodnik. Ten jeden Siege Tank, on tutaj przeżyje, ale już to jest CV-ek napada. Ale, no i dokładnie. Łyknął to jak czapla wodorosty Razer Blader, że niby lekka presja, a tak naprawdę jeszcze Liberator, autoturety, Wikingi, jeszcze czołgi. No miazga. No i do tego kolejny Matrix. Dziwi mnie, że te Wikingi nie atakują dalej Siege Tanka. No już dobra, to już trudno. I tak nie ma to aż tak dużo. A, bo są Liberatory, no tak. Znaczy jeden Liberator. Miazga. To jest właśnie ta siła dwóch Ravenów. No i przede wszystkim dobrego ustawienia się w tym miejscu. Ostateczny atak, ale to nie ma prawa się udać. Jak gołąb w parapet po raz ostatni na tej mapie Razer Blader. GG. No i mamy to, 1-1. Soul zaraz... Miejmy nadzieję, że ugra to starcie i będzie mieć Petit Drogo na swojej drodze. Okej, okay. Art widzę, że wrócił. Jak nasi? No radzą sobie. Póki co Elazar najlepiej. Bo już awansował z drabinki wygranych. Dobrze, pełna gotowość. No, mana już niebawem będzie mieć kasa albo Soulira. No fajnie, jakbym zobaczył Soul, Petit Drogo, a potem na przykład mana Harstem, a potem Geralt, sort of i... Cudownie. Kurczę, no jakby... Jest taka teoretyczna szansa, że wszystkie cztery miejsca z drabinki przegranej wygrają Polacy. Kto wie. 5 Polaków z jednej kwalifikacji na 8 miejsc, no idealnie by było. No i jedziemy. Która to już 5. godzinka? Kurczę, to szybkie te kwalifikacje. Się spodziewałem, że tak, no do pierwszej.
kulturalnie. A to nawet szybciej możliwe, że się skończy. Chociaż jeszcze nie, jeszcze powalczą, jeszcze będzie tych starć. No i wchodzimy. W górnym lewym rogu oczywiście Soul. Piotr Walukiewicz, polski Terran z drużyny Iron Chain. I w dolnym prawym rogu Razor Blader. Już myślałem, że może STV-ki wyjeżdżają do Proxy Reaperów, ale chyba mało kto z nich chce ryzykować takie rzeczy. No bardzo liczę, że się dostanie i Soul, no oczywiście Nercio też dzisiaj miał takie no istotne potknięcie. Miejmy nadzieję, że to tylko taki dzień. Ale no wiadomo, że Nercio, Laser, Mana, Soul. I miejmy nadzieję, że Geralt, że Art, że Rodzyn, że się no jak najwięcej tych Polaków dostanie. Jak kto wie, może i Blue jeszcze jakoś tak ruchem kamienika szachowego się wbije do WCS Winter. Aha, właśnie jeszcze a propos turnieju, do którego oni się kwalifikują, bo były takie mylne przypuszczenia, że może to są kwalifikacje do Intel Extreme Masters Katowice, ale nie, to jest inny turniej. Kwalifikacje do Intel Extreme Masters Katowice już były europejskie, amerykańskie i chyba jeszcze koreańskie jedne będą, bo Koreańczycy mają jedne i drugie kwalifikacje. Także jeżeli chodzi o Polaków na Intel Extreme Masters w StarCraft 2, to oni będą musieli na miejscu w open brackecie, czyli przyjeżdżają na miejsce na turniej i będą tam musieli grać. A tutaj są kwalifikacje online dzisiaj, jutro i w niedzielę od 16:00. I w każdych z tych kwalifikacji jest 8 miejsc. 4 z górnej drabinki, czyli drabinki wygranych, no i z dolnej też 4 miejsca awansują do głównego turnieju. Pozostałe 8 miejsc, no bo 32 graczy trzeba zebrać. Z tego co pamiętam, to z ladera chyba się dostaje. Że się podobały czaple. Ja ze wsi to widziałem. Command Center zagrany, czyli co? Czyli Razer Blader zmienia swoją taktykę na bardziej defensywną, będzie później fabryka względem... Ale Soul niezmiennie, Soula widziałem już chyba, które to jest? Piąte czy szóste TVT? Tak, szósta mapa TVT, jaką widzę dzisiaj i on za każdym razem robi tę szybką fabrykę. Every time. No jakoś to lubi, jakoś na tym bazuje swoją grę, ciekawe czemu, ale może po prostu też uznaje, że ma na tyle dużego skilla, że może mieć po prostu swoją ekonomię troszeczkę opóźnioną, ale potem nadrabia to mikro czy jakimiś dobrymi właśnie akcjami. No ale czasami też właśnie zdarzają się potknięcia jak na kasa. Oby teraz się odkuł. Raz, dwa Reapery i tym razem to jest coś odrobinę innego, tak? No tak, no bo nie ma trzeciego Reapera, ale są dwa Reapery, dwa Heliony. No i presja. I wchodzimy. Ładny granat. To mi się podobało, bo zranił i Heliona, i Marina, więc może kolejne wejście już z tym drugim Helionem będzie udane. Bo teraz tak, może pomyśleć Razer, że się Soul wycofał i że już tutaj nie będzie właśnie atakować. Nie no, w sumie chyba słusznie, że Soul tutaj podszedł, bo to jest też takie zmuszanie przeciwnika, żeby ten zbierał surowce tylko z głównej bazy, a z naturala no jeszcze nie może, a mógłby zacząć, a Polak oczywiście... Jeszcze jest duża zaleta tej presji Soula, że on uniemożliwia zajęcie szybsze gazów. Przez co potem no ma mniej Ravenów, mniej czołgów, czy tam są one wolniejsze. To jest dobra presja całkiem, no. Niby nic nie robi, niby bije Orbitala, który no wiadomo, że nie padnie, ale... Jako, no jeszcze jakieś jednostki wyciąga. No bo to jest całkiem w porządku. O, teraz troszkę strata. Ale samo opóźnianie rafinerii wydaje mi się całkiem niezłe. No i teraz Soul ma istotnie tego gazu trochę więcej. On nawet nie zajął... Aha, o! Razer uznał, że okej, nie mogę mieć gazu, no to robię szybciej trzecią bazę, bo ma więcej minerałów. To jest nie najgorsza też odpowiedź. Taka dość sensowna. No i jeszcze mógłby ciepnąć tego Heliona. Aaaa! 2 HP. Zabrakło jednego strzału Reapera, żeby on teraz zginął. No i czekamy na prawdopodobnie kolejny taki atak, jaki widzieliśmy na poprzedniej mapie od Soula. Razer, no taki właśnie, on nie może być tak, no to umówmy się, on nie może być zabezpieczony chyba na taki wjazd tak idealnie, więc...
Lekkie niedociągnięcie, no i pewnie padnie. Bardzo podobnie jak na poprzedniej mapie. Swoją drogą właśnie tutaj może pójść troszkę Polak w ślady Ukraińca, który go pokonał, czyli po prostu rozstawić swoje czołgi tutaj i zniszczyć rafinerię. No i oczywiście jak w TBT nie ma gazu, no to no nie możesz robić tych jednostek, które są no dobre, które mają w ogóle jakąkolwiek użyteczność, zwłaszcza na początku gry. Bo Marines no to są dobrzy, ale jak jest ich dużo, mają ulepszenia, mają ten steampack i tak dalej, no póki co to jest takie bardziej mięso armatnie. No i to tak samo oczywiście w obozie Razera. Dokładnie, to będzie... Tak, to będzie to, no podjeżdża od tej strony, nie ma innej możliwości. Bardzo ładnie, no i dokładnie, zajmuj. I zaraz Polak to ciepnie. O nie, co? Dlaczego się rozstawił, Soul? Dlaczego się rozstawił? Okej, no ja tego nie rozumiem za bardzo. Może chciał zniszczyć cyklona. No dawaj tutaj, będzie dobrze. Nie żebym mu go jakoś zachęcał. Okej, w tym miejscu też będzie okej. Okej, już się bałem, że Razer wyłączy i zaatakuje. Wyłączy Siege Tanka i zaatakuje. Ale w sumie to chyba byłoby trochę głupie. W sumie dokładnie ten sam atak ze strony Soula. O, ma zasięg do Siege Tanka. Genialnie. No tak, za darmo. Piękna sprawa. No i oby tak dalej. No tak czułem, że to się może gładko skończyć. Ja nie wiem, jak Soul przegra tę pierwszą mapę, no ale dwie kolejne wyglądają dziecinnie prosto. Może spróbował jakiś proxy reaperów czy czegoś takiego i to nie weszło, bo zagra bezpiecznie Razer. Nie mam pojęcia. No ale teraz, no kochany, no czy może być tutaj przegrana gra? No ja nie widzę przegranej gry. No i już się zaczyna rozpadać Razer Blader, tak jest, turety, nie turety, Wikingi lądują, Orbital już prawie zniszczony, no już Raveny nie mają energii za bardzo, więc nie skorzystają. Skan ostateczny, no stracił Liberatora, w sumie Soul to jest jedyny minus taki, że nie może tutaj no po prostu tego finalnie jakoś dojechać, no ale i tak, no on nie może Orbitalem wylądować, tu jest już trzecia baza Polaka, no tak, no ze STV-ami ostatnia heroiczna próba. No ale zarówno na tej drugiej i trzeciej mapie powiedziałbym się, że się Razer Blader skończył szybko jak LPG w Mustangu. No, dropa zrobi, no tak, to już można pochwalić, taka próba z dwóch stron. To już ma sens. O, jeszcze się Polak złożył, najgorzej! Najgorzej! Oj, teraz Soul troszeczkę zwarzywił. Ale pytanie, czy to i tak może jakimś cudem nie wystarczy? Nie wystarczy, no. Troszkę szczęście się uśmiechnęło do niebieskiego, który ma też ulepszenia 1-1 swoją drogą. Także niby Soul, Dominator, ale jednak. Tutaj trochę muszę właśnie się ugryźć w język, bo no dał radę sobie, ale no gdyby Soul był rozłożony czołgami, a nie złożył się w najmniej korzystnym momencie, to dałby sobie radę. I w sumie teraz nieciekawie, bo no tak jak mówię, tu są ulepszenia do piechoty. Tutaj oczywiście też jest steampack, więc no może się wbijać agresywnie. Słusznie, Soul musi się wycofać, bo on ma bardzo małą armię. Przed chwilą stracił wszystko. 4 czołgi aż. Kolejna próba tego zawodnika do zaatakowania. No ale Polak jest elegancko przygotowany. No kochany. Przygotowany. Są Wikingi, są turrety, nawet Raven w razie czego, gdyby trzeba było dezaktywować Mediwaka, uniemożliwiając mu zrzucanie jednostek. No i trzyma się. 68 jednostek zbierających do 26. Skan rzucony, a tutaj tak w sumie nie widzi tej armii przeciwnika Soul. To jest pewien problem, bo tutaj się właśnie fajnie można rozstawić też między bazami. No i jaka decyzja Polaka? Raven już się zbliża, on będzie tutaj oczywiście potrzebny. Może jakiś Liberator, ale Liberator to w sumie na kontrę poleciał. Za chwilę do niego wrócimy. O, właśnie, może zniszczyć wizję rywalowi, więc tylko skany może rzucać Razer. I cyk, jeszcze atak. No, no cudownie. Chociaż w miarę też szybka reakcja. O, i dobrze, no dobrze to zrobił. Chociaż, okej, jednak się wyłożył.
To nieważne. Icyk, trzecia baza będzie zajmowana w innym miejscu. Też przytomna reakcja Polaka, no bo faktycznie nie ma co podchodzić do rozłożonych czołgów. Chyba, że już naprawdę wiemy, co robimy. I cyk, tutaj też rozłożenie. No jest duża przewaga, tylko no teraz trzeba ją przypieczętować jakimś takim właśnie ładnym zwycięstwem. Polak nie wie, że tutaj jest ustawiony właśnie jego rywal. O, jeszcze, okej, 1500. Coś tutaj ten polski internet naszych dojeżdża. Jeszcze chwila. Musi Sol zaczekać, aż się uspokoi, albo tam się przebiec do siostry. Czy innego brata, chyba że ktoś inny mu laguje, może sąsiad. Okej, żyjemy, gramy dalej. No prawdopodobnie jedna bitwa już nam wszystko wyjaśni. Bardzo dobre są te turety Soula, chociaż to miejsce trochę mnie martwi, ale z drugiej strony czuwa Ravenem, czuwa wikingami. Oj, zauważył Razer, teraz co się dzieje, wchodzi, ale czujnie Polak, czujnie. Uj, jaki seeker poleciał, o kochany. No pięknie, to wszystko zmielone. Doskonale. Bezos, jak to mówi Magda G. No i tak trzeba grać, No zmiażdżone, idealnie, no seeker był jak znalazł. Myślałem, że będzie dezaktywacja, czy coś takiego. To idealnie zareagował. No i siadło. Czyli co, czyli mamy Soula w pojedynku z Petit Drogo, jak dobrze pamiętam. Dobra, Soul Petit Drogo, mana czeka, Art będzie grać ze Strange'em, czyli pewnie z Soulem zostanę. No ale szczęśliwe zaskoczenie. I z tego co widzę, to tak, Geralt będzie grać już w meczu kwalifikacyjnym. Jak, no nie wiadomo z kim, albo z Marine Lordem, Stefano, albo z Sortofem. Do zrobienia. Dobra, dzięki za oglądanie oczywiście na YouTubie, Felonistarka, do następnego razu. Tam subujcie, lajkujcie, komentujcie.